dobre pieniążki wypłacone, możemy jechać zatankować, jedziemy na tą Orleonę, bo inny nie ma. Jakieś tam są, ale to są jakieś tam dziadówy, nie będę jakiegoś tam dziadowego paliwa lał do samochodu, czy bez przesady, nie? Jedziemy na Don Orleone. Specjalnie wyjeździłem prawie, że do końca paliwko, żeby za te 300 zatankować. Że będzie dobrze, będzie dobrze. Jesteśmy na stacji Don Orleone. Jedziemy tankować paliwko od Was. Super. Dobrze, ile? Ile? 7,66. Niech tak będzie. 7,66. No chyba se nalejemy do pełna, co? Idziemy tankiem do pełna. O, jest jakiś ziomuś do pomagania. Jest ziomek do pomagania. Ale będą jaja. No niech pomaga, nie? No pewno. Za to mu płacą. Super, dzięki. Nie wiem, czy widać, ale widać kreskę. Dobra, zerujemy jeszcze oczywiście kilometry. Dobra, wyzerowane kilometry. Pięknie. Jest do pełna. Że dzięki widzowie za ten prezent, dzięki za gifta. Mamy darmowe tankowanko na Don Orleone, bez żadnych punktów, bez żadnych aplikacji. Witaj Srita i innych pipaj. Także widzimy się na live'ach. Nara. Obiecałem wam, że wam nagram tankowanko, na które sami uzbieraliście, to wam nagrałem. Tak wiecie, trochę z partyzanta, trochę nie. Tam nie chciałem, żeby się nikt sapał, bo to wiecie, zaraz jakieś rodo srodo, nagrywanie na nie nagrywanie, upublicznianie, nie upublicznianie, wiecie o co chodzi. Po co sobie robić problemos, los problemos, ale tak czy inaczej, jakoś to zrobiliśmy. Ja nie lubię nagrywać, wiecie o tym. Wiecie, że nie lubię nagrywać, ale jakoś podołali. Także teraz trzeba obrobić, wstawić. Za dużo też nie będę obrabiał, tak bez przesady. Ogółem jeszcze mam szybkie takie przemyślenie, że dobrze się tankuje za wasze. Także może to powtórzymy następnym razem. Jak uzbieramy sobie na koszulkę reprezentacji Polski, to wtedy sobie walniemy jeszcze raz tankowanko, nie? Brawurowa jazda autem marki Cinquecento.